Moralność pani Dulskiej, jak wskazuje podtytuł dzieła, jest tragifarsą kołtuńską. Po raz pierwszy wystawiona została na scenie w 1906 roku w Krakowie. Pierwotnie, pisząc swój utwór, Zapolska wzorowała się na tym, w jaki sposób zachowuje się mieszkaństwo lwowskie. Podobno to wzorowanie się było tak silne, że wtajemniczeni wiedzieli, kogo w swoim dziele. Portretuje autorka. W związku z wystawieniem dzieła na scenie krakowskiej, delikatnie zmodyfikowano realie utworu, by przystosować je do krakowskiego odbiorcy. Ponieważ utwór jest tragi farsą, spodziewamy się, że elementy farsowe. Łączyć się będą z tragicznymi. To jeszcze może wytłumaczę, czym jest farsa. Ogólnie mówiąc, jest to taki rodzaj komedii, który posługuje się komizmem sytuacyjnym, wykorzystując karykaturę i groteskę. Ten prosty rodzaj komedii łączy się z dość smutną, przygnębiającą wymową. Właśnie tym jest tragifarsa. Utwór nas bawi, ale równocześnie przygnębia i smuci. Kim jest jednak Kołtun? Jest to Filister, jedna z krytykowanych figur młodej Polski. Jest to mieszczuch, człowiek bez ambicji, któremu zależy na wygodzie, na tym, by mieć pełny brzuch. Jest materialistą, nie zna się na kulturze, na sztuce. Zatem już pod tytuł utworu wskazuje, z czym będziemy mieli do czynienia. Cóż, po tym wstępie pozostaje mi zaprosić Was na opracowanie Moralności Pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Zacznijmy zatem od gatunku. Moralność to tragifarsa kołtuńska, jak powiedziałam, ale utwór ten nazwać możemy także dramatem naturalistycznym. Gatunek ten ukształtował się w Europie w drugiej połowie XIX wieku. Może kojarzycie europejskich przedstawicieli tego gatunku, a wśród nich i psena. Utwór tego typu charakteryzuje się tym, że czerpie z życia codziennego, ukazując bohaterów, powiedzmy, z krwi i kości w całym ich bogactwie, także ze wszystkimi wadami. Otoczenie bohatera bardzo często ukazywane jest jako determinujące jego postępowanie. Warto zwrócić także uwagę na język dramatu naturalistycznego jest zindywidualizowany, żywy, często potoczny. U zapolskiej język jest elementem charakteryzującym postaci. Każda z nich używa własnej odmiany języka. Wspomniałam już o tym, że akcja utworu rozgrywa się wśród mieszczan, dokładnie w mieszczańskim mieszkaniu państwa dulskich na początku XX wieku. W waszej uwadze polecam wystrój mieszkania dulskich. Jego opis znajdziecie w didaskaliach. On jest urządzony zgodnie z mieszczańską modą tego okresu. W tym mieszkaniu znajdziemy dywany, solidne meble, obrazy, sztuczne palmy, lampę za bażurem. I z jednej strony ten opis sprawia wrażenie takiego przepychu, a z drugiej na mnie ta przestrzeń tak sprawia wrażenie takiej zagraconej, przedekorowanej, urządzonej bez gustu. Głową rodziny jest tytułowa pani Dulska, która ma męża Felicjana, czyli mężczyznę milczącego, pracującego w biurze oraz troje dzieci. Syna Zbyszka oraz dwie córki, Mele i Hesie, które są swoimi przeciwieństwami. Mele to dziewczynka wrażliwa, o dobrym sercu i dobrych intencjach. Hesia jest odważna, trochę pozuje na dorosłą, jest wścibska. Wydaje się, że idzie w ślady matki, nie szanuje służby, siostry, a ojca nazywa kamienicznikiem. A Zbyszek? No cóż, Zbyszek lubi się bawić, lubi kobiety, gardzi kołtuństwem, swoją matką, ogólnie swoją rodziną i jej stylem życia. Końcówka utworu udowadnia jednak, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale o tym jeszcze za chwilę. Poświęćmy teraz sekundkę na charakterystykę głównej postaci. Aniela Dulska jest bohaterką, jakby to ładnie ująć, niezwykle wyrazistą. Zacznę od tego, że bohaterka ta ma bardzo dobre zdanie o sobie i o swojej rodzinie. Uważa, że bliscy zawdzięczają jej wszystko. Ma poczucie władzy nie tylko nad swoimi córkami, ale także nad mężem, któremu wydziela pieniądze czy też każe spacerować po pokoju. Niezwykle drażni ją to, że nie ma władzy nad swoim synem Zbyszkiem, który spędza czas poza domem, wraca nad ranem, niesza Swojej pracy, szlaja się, powiedzmy to wprost. Dulska dba o to, by problemy rodziny były załatwiane w domu. Kiedy na początku utworu Hanka informuje ją o niewłaściwym zachowaniu Zbyszka, ta ignoruje jej słowa i nie chce zgodzić się na opuszczenie służby przez dziewczynę. Dlaczego? W oczach Dulskiej lepiej jest, jeśli syn będzie romansował ze służącą w domu, niż szlajał się i wydawał pieniądze poza domem. Bo pewnie wiecie, że Dulska jest niesamowicie skąpa. Tak skąpa, że nie chce naprawić pieca we własnym domu, bo wie, że za jakiś czas się wyprowadzi i wtedy piec będzie musiał naprawić jeden z jej lokatorów. Nie chce także wynająć mieszkania w swojej kamienicy krewnej, Julia Siewiczowej, w obawie przed tym, że ta żyje ponad stan i w związku z tym nie będzie płaciła na czas. Dla nastoletnich córek kupuje w tramwaju bilet dziecięcy. Co kończy się awanturą z konduktorem. A tak przy okazji, kiedy Dulska opowiada te sytuacje, te historie Julia Siewiczowej, to ujawnia się pewien brak w edukacji bohaterki. Myli ona słowo "secesja", które oznacza awanturę, ze słowem secesja, które odnosi się do kierunku sztuki z przełomu XIX i XX wieku. Bo Dulska, możemy powiedzieć, no nie jest inteligentna. I moim zdaniem widać to w bardzo wielu scenach. Przypomnijmy sobie chociażby tę, w której Dulska wymawia mieszkanie swojej lokatorce. Dlaczego to robi? Otóż mąż lokatorki zdradził ją z jej własną służącą i w związku z tym ona próbowała popełnić samobójstwo. Próba była nieudana, a kobieta w oczach Dulskiej stała się bohaterką skandalu. Kiedy lokatorka przybywa do głównej postaci widać, że jest osłabiona, że cierpi. Dulska nie ma dla niej litości. Najpierw mówi, że mieszkania potrzebuje dla krewnych, a kiedy kłamstwo wychodzi na jaw, wprost mówi, że na mieście plotkuje się, że to w jej kamienicy mieszka zazdrosna żona. A ona tych plotek nie chce, bo jak już wiemy, Dulska uważa, że takie sprawy załatwia się za zamkniętymi drzwiami. W tej rozmowie wychodzi też na pierwszy plan hipokryzja Anieli Dulskiej. Przeszkadza jej nie doszła samobójczyni, ale nie ma nic przeciwko, by pod jej dachem mieszkała kobieta o jakby to ładnie powiedzieć, niepewnym stylu prowadzenia się. Dulska jest okrutna. Nie przejmuje się tym, że jej działanie może sprawić komuś ból, że może przyczynić się do czyjegoś cierpienia. Ukazuje to chociażby świetnie wspomniana przeze mnie scena, ale także to, w jaki sposób potraktowała Hankę. Wiemy już, że Hanka zachodzi ze zbyszkiem w ciąży. Początkowo Zbyszek, na złość matce, mówi jej, że weźmie ślub z Hanką. Chce w ten sposób postawić na swoim, sprzeciwić się jej, zabić w sobie Kołtuna. Matka wobec tego problemu jest bierna, a stery przejmuje Julia Siewiczowa. To ona przekonuje Zbyszka, że Kołtun ani na chwilę w nim nie zasnął, że nie powinien się z nim borykać, że powinien dać załatwić sprawę Hanki matce. A jak go załatwia dulska? środkami, które są zgodne z jej usposobieniem. Odprawia dziewczynę i daje jej pieniądze. Czy Zbyszek nauczył się czegoś w tej sytuacji? Zapewne nie. Mama do Pary z ciotką załatwiły ten problem za niego a życie rodziny mogło powrócić na dawne tory. W ciekawy sposób wygląd dulskiej koresponduje z jej charakterem. Na początku bohaterka sprawia wrażenie zaniedbanej. Spójrzmy na pierwszy opis postaci, który znajdziemy w Didaskaliach rozpoczynających utwór. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa krótka, podarta na brzuchu. Później jednak, gdy odwiedza ją lokatorka, Bohaterka wygląda już inaczej. Odziana jest w barchanowy, dostatni szlafrok. Znów wszystko jest na pokaz. Chociaż Dulska ma wokół siebie ludzi, rodzinę, współlokatorów, Julia Siewiczową, to trudno powiedzieć, że ma z kimkolwiek bliższą relację. Dulska sprawia na mnie wrażenie osoby, której nie zależy na relacji z drugim człowiekiem. To dlatego jest często niemiła, do swoich córek mówi tonem rozkazującym. Nie szanuje ludzi pracujących u siebie. Jakże ciekawą postacią jest mąż dulskiej Felicjan. Od początku właściwie mu współczujemy, bo jest zdominowany przez żonę, która go nie szanuje, która wydziela mu pieniądze, cygara, nawet kontroluje to, czy przeszedł odpowiednią, zalecaną przez lekarza dzienną dawkę liczby kroków. Oczywiście po salonie. Widzimy, że przybrał postawę pasywną, z nikim nie rozmawia, coś tam pomrukuje, ale pełne zdanie wypowiada dopiero pod koniec aktu drugiego, gdy na prośbę żony, która Oburzona decyzją o ślubie syna, żąda od niego reakcji, wygłasza: A niech was wszyscy diabli. We mnie jednak Dulski nie budzi współczucia. Wydaje mi się, że w pewnym sensie jest mu wygodnie. Jest typem człowieka, który wyrzeka się własnego zdania, własnych poglądów za święty spokój. Ta postawa powinna być także krytykowana. Przecież jako ojciec powinien sprzeciwić się temu, w jaki sposób zachowuje się Zbyszko, co robi pod jego własnym dachem. Powinien sprzeciwić się także temu, jak wychowywane są jego córki, zwłaszcza Hesia, która ewidentnie idzie w ślady matki. Na nagane zasługuje także postawa Zbyszka. Jemu także na początku współczujemy. Wydaje nam się beztroskim młodzieńcem, który tłamszony jest przez matkę. Ucieczką jest dla niego szlajanie się spędzanie nocy poza domem w towarzystwie innych podobnych do siebie i w towarzystwie kobiet widzimy że zachowanie matki jej sposób bycia zwyczaje wszystko to go drażni budzi w nim taką moralną odrazę jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego że sam naznaczony jest kołtuństwem że kiedyś będzie panem dulskim że pójdzie w ślad swojej matki i to jest bardzo ciekawe bo chyba nie spodziewa się tego że wydarzy się to tak szybko. Nie waha się głośno krytykować tego, co mu się nie podoba i wyrazem absolutnego sprzeciwu jest według mnie decyzja o jego ślubie z Hanką. Bo przecież Zbyszko jej nie kocha. Nie pasują do siebie, a mężczyzna pragnie ślubu tylko dlatego, by zrobić na złość matce. Kiedy jednak dzięki rozmowie z ciotką w pełni zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazł, oddaje stary innym. Poddaje się, i rezygnuje ze swojego postanowienia. Okazuje się bowiem, że Zbyszko jest słaby, jest zależny od innych, przede wszystkim materialnie jest zależny od matki. Takie życie jest dla niego wygodne i dlatego właśnie jego bunt się nie udaje. Zresztą ta ciotka to też jest niezłe ziółko. Julia Siewiczowa jest jakby kopią dulskiej, jest dwulicowa, jest typową mieszczanką. Równocześnie jest jakby łącznikiem między dulską a jej synem, bo potrafi z nim rozmawiać. Jest sprytna, jest uważna, to ona od początku dostrzega, że Hanka także jest zainteresowana Zbyszkiem, i przeczuwając, że będą z tego kłopoty, ostrzega dulską. Pomaga w rozwiązaniu sprawy z Hanką tak, by w całej sytuacji. Bez szwanków wyszli jej krewni. Widzimy zatem, że w moralności pani Dulskiej krytykowana jest nie tylko postawa głównej bohaterki. Postacie będące w jej otoczeniu także podobnie naznaczone są kołtuństwem, hipokryzją, materializmem. I jednocześnie musicie pamiętać, że postać Anieli Dulskiej tak naprawdę symbolizuje całą grupę społeczną jaką jest mieszczaństwo. Właśnie dlatego utwór nazywany bywa antymieszczańskim nie jest dla nas ważne to czy postać dulskiej miała jakiś pierwowzór bowiem postać ta ukazuje spojrzenie za polskiej na całą warstwę mieszczańską na jej zepsucie i wszystkie cechy które wymieniłam wcześniej przywiązanie do pieniędzy hipokryzję Ograniczenie intelektualne. No ale przecież my wiemy, że te cechy nie są związane wyłącznie z okresem, w jakim Zapolska tworzyła tę sztukę, że są obecne także dzisiaj. Współcześnie także posługujemy się terminem dłuszczyzna, który oznacza postawę charakteryzującą się podwójną moralnością, dbaniem o pozory, obłudą i zakłamaniem. Powstanie tego terminu jest wyrazem uznania dla portretu Filistra Kołtuna. Który w swoim dziele stworzyła za Polska. I z jednej strony poszczególne sytuacje przedstawione w utworze nas bawią, a z drugiej wymowa ostatniej sceny zostawia z uczuciem przygnębienia. We mnie to uczucie wywołuje postać Meli, oprócz hanki, właściwie jedynej jasnej postaci w tym utworze dziewczynka jest niezwykle wrażliwa, delikatna, uczuciowa. Jako jedyna szczerze chce pomóc Hance i Zbyszkowi, dlatego prosi o pomoc ciotkę. Nie wie jednak, że wszystko od początku skazane jest na porażkę, że Zbyszko nie kocha Hanki, a tylko buntuje się przeciwko matce. Mela jest w tym wszystkim bardzo naiwna, ale nie brak jej dobrych intencji. Wie o tym Hanka, która opuszczając dom dulskich, żegna ją słowami Jedna panienka, co tu warta. Niech się ta panience powodzi, a innym to niech. Mela jeszcze liczy na to, że Zbyszko wstawi się za Hanko, że zareaguje. Potem pozostaje jej tylko rozpacz, której wtóruje śmiech Hesi. Na zakończenie waszej uwadze polecam nie tylko to, co dzieje się w utworze. Ale także język postaci, ich sposób zachowania się. Nie wiem, czy wiecie, ale Gabriela Zapolska, która tak naprawdę nazywała się Maria Skorwin-Piotrowskich, była aktorką. Na scenie wiodło jej się różnie, ale w moralności wyraźnie widoczne jest pewne wyczucie sceniczne, troska o całokształt dzieła, o zindywidualizowanie postaci. Charakter dulskiej odbija się w jej wyglądzie. Jej ograniczenie intelektualne widoczne jest w stosowanym przez nią języku. Jeszcze raz gorąco zachęcam. Was do przeczytania moralności pani Dulskiej, nawet jeśli nie przystępujecie do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Jeśli ten film Wam się podobał, jeśli był przydatny, będę wdzięczna za łapkę w górę i udostępnianie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.